Jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Dziś na termometrach do maksymalnie 2 stopni, jutro już do 3, a w weekend do nawet 10. Zima w odwrocie, odwilż się zbliża, ale jeszcze dziś będą pojawiały się miejsca, gdzie oprócz słońca i pogodnego nieba, które zapewnia nam wyższe, pojawi się front i frontowe chmury. Z tych chmur do końca dnia na pewno na Pomorzu Zachodnim, także częściowo na Wybrzeżu, również na Suwalszczyźnie możemy się spodziewać przelotnych opadów śniegu, a także deszczu ze śniegiem. Im dalej na południe, tym więcej szans na pogodne niebo. Wiatr południowy, południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wysokie 1014 hektopaskali. A temperatura ta najniższa na Suwalszczyźnie. Tu lekki mróz, minus 1 stopień, poza tym 1-2 stopnie. Noc z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem cały czas na krańcach północnych, ale tym razem bardziej północno-wschodnich. Suwalszczyzna, Podlasie, na drogach może być ślisko. Im dalej na południe, tym więcej szans na przejaśnienia i rozpogodzenia. Sporo porannych mgieł i nocnych również na południu kraju. Ta noc najzimniejsza będzie na Kielecczyźnie. Tu temperatura do minus 5 stopni. W rejonach podgórskich maksymalnie minus 8, a najcieplej na Wybrzeżu pod chmurami 0. Jutro ciąg dalszy wyżowej pogody. Chmury jeszcze cały czas będą się utrzymywać nad Polską północno-wschodnią, Wybrzeże, Suwalszczyzna, Warmia, Mazury. Tu będzie delikatnie sypać, a na Pomorzu Zachodnim pojawi się deszcz. Im dalej na południe, tym więcej przejaśnień i pogodnych momentów. Maksymalnie 3 stopnie i to wszędzie powyżej zera. Ciśnienie nieco wyższe do 1015. Wiatr zmienia kierunek, napływa cieplejsze powietrze i na zachodzie. Już w środę, w czwartek będzie zdecydowanie cieplej niż na wschodzie i na południu. A w weekend, przypomnę, 10 stopni. Do zobaczenia. Dziś maksymalnie do 3 stopni na zachodzie kraju, jutro już do 5, a w weekend nawet do 10. Tak ciepło będzie na krańcach zachodnich, także południowo-zachodnich. A ciepłe powietrze już czuć w tym momencie na krańcach właśnie zachodnich i południowo-zachodnich. Marzena Kawa, dzień dobry. Na pogodę jeszcze pływa wyższy, bo jego centrum znajduje się na pograniczu niemiecko-czeskim. I ten wyższy sprawia, że na południu po porannych opadach śniegu prawie już nie ma śladów, za to zaczynają pojawiać się przejaśnienia. Im dalej na północ, tym więcej chmur. Tu w wielu miejscach będą pojawiały się opady. Na zachodzie przy cieplejszych masach powietrza deszczu, a na północnym wschodzie jeszcze może padać sam śnieg. 1 stopień w Suwałkach, w Lublinie, także w Łodzi, maksymalnie 3 stopnie od Gdańska przez Szczecin aż po Wrocław. Ciepło też będzie w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Ciśnienie jeszcze jest wysokie, 1015 hektopaskali w południe na warszawskich barometrach, ale już w nocy ciśnienie będzie spadać. Nad Polską pojawią się chmury, tym razem mocniej popada deszcz ze śniegiem i marznący deszcz na krańcach północno-zachodnich. Pomorze Zachodnie, Wybrzeże, tu sytuacja na drogach będzie trudna. Na południu pojawią się także marznące mgły. Ta noc najbliższa minie z temperaturą do minus 5 stopni w Katowicach i w Krakowie. W rejonach podgórskich możemy mieć około minus 8 stopni, a im dalej na północ i tam, gdzie większe zachmurzenie, tam też cieplej. 0 w Szczecinie. Jutro ciąg dalszy tej samej pogody z pochmurną północno i północno-zachodnią zachodnią częścią naszego kraju. Właściwie te opady będą sięgały aż po Dolny Śląsk i z pogodnym wschodem, także południem kraju. Tu na sytuację będzie wpływać tą pogodową wyż. 1 stopień w Suwałkach, maksymalnie 5 stopni we Wrocławiu, w Katowicach i w Rzeszowie, nawet 6 stopni w Krakowie. Wiatr na północy i na południu będzie nieco silniejszy, a ciśnienie obniży się do 1005 hektopaskali. W kolejnych dniach czeka nas ta sama zmienna pogoda z frontami w tle, bo te fronty będą przynosić raz po raz. Na początek marznące opady deszczu ze śniegiem, później także samego deszczu, ale temperatura będzie rosła i to w zawrotnym tempie. W zawrotnym tempie kończymy tę prognozę pogody. Dobrego dnia Państwu życzę. Do zobaczenia.